nasz kochani. Dobrze. Dużo się dzieje. Tu, gdzie jestem, też. Może powinnam nagrać osobny film na YouTube, na Rumble. Kocham Was i zapraszam na Rumble, gdzie będą się ukazywać kolejne moje live'y i to, co mówiłam w ostatnich latach. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi. Kocham Was. Dedykujmy swoje życie Chrystusowej świadomości. Prośmy o prowadzenie wyższych hierarchii duchowych. Oczyszczajmy ciała z tych, wiecie, niepotrzebnych produktów, jak się da. Starając się wybierać żywność jak najbardziej nieprzetworzoną, organiczną, wegańską. Żebyśmy przeszli przez te czasy bez lęku. Bo to, że bywa lżej, ciężej, to, że przechodzimy różne próby, to wiemy, ale najważniejsze, żebyśmy jest to, w jakim stanie zachowujemy naszego ducha, kochani. I słucham sobie swojej muzyki, bo ona właśnie utrzymuje mojego ducha w takich realiach pięknych. Mimo tego, co wiem. Ten utwór bardzo lubię, jest mi bardzo bliski. Moja kompozycja Healed in Christ, czyli uleczeni w Chrystusie. O przebaczeniu. Pozdrawiam swoją rodzinę, którą kocham i będę kochać, bo podkreślę to. Pozdrawiam gorąco Basię. Podejrzewam, że mam głębokie przeświadczenie, że zadziałały tutaj różne operacje po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie miałam kontrakt nagraniowy kilka lat, aż się zbuntowałam. Podejrzewam, że zadziałało parę bardzo mocnych operacji i marzyłabym o tym, żeby ci, którym się wydaje, że może mnie jakoś tam kochają, czy lubią, czy żeby zerknęli, co to jest operacje DARPA, co to jest kontrola rodziny, targeta na przykład. Dużo mogło się zadziać, bardzo dużo. Szczególnie, że byłam wielokrotnie zapraszana do kultu Illuminati, co wielokrotnie zignorowałam. Kocham Was bardzo. Mojej rodzinie życzę tego, co najlepsze, przebudzenia, odnowy w duchu. Przebaczam, bo podejrzewam, że to było dla nich za dużo i pewnych rzeczy nie byli w stanie ogarnąć. Ale może, żeby pomóc im zrozumieć, wspomnę słowa Willa Littlegates. Will Littlegate razem z Gregiem, i tutaj Grega, nie pamiętam właśnie nazwiska, w Stanach Zjednoczonych. Są to ludzie, którzy prowadzili przez lata audycje w Stanach Zjednoczonych, być może jeszcze prowadzą. Audycje ujawniające operacje Neonatadamdam, Z. Operacje Targeted Individuals. Napisałam kilka słów o swojej historii, co przeszłam. We love you, Littlegate. A on dalej prowadził swoje audycje. Po pewnym czasie, po pewnej przerwie, przychodzi do mnie wiadomość od niego. Ty jesteś targetem operacji Stasi. Jest w twojej mocy, żeby od tego się uwolnić. No, ciekawa jestem. Napisał mi, że jestem targetem operacji stacji. Tak mi napisał Will Littlegate, który prowadził radio w Stanach Zjednoczonych związane z targeted individuals, osobami, które są targetami selekcjonowanymi. Czyli mają jakiś tam potencjał może, który ktoś chciał wykorzystać na swoją modłę. A ja mam po prostu wizję, jak chcę wykorzystać swój potencjał, kochani. Ja mam wizję. Mam wizję,
właśnie świata prawdziwego, uczciwego, kochającego, miłosiernego dla ludzi, dzieci, zwierząt, prawdomównego. I w tej ich wizji zabrakło mi bardzo, w tej wizji tych, którzy próbowali mnie zapraszać do swoich, brakuje mi przede wszystkim prawdomówności. A przecież mamy tyle publikacji, nie wiemy, kogo się nazywa kłamcą, mordercą. Chwała Chrystusowi, kochani, chwała Chrystusowi. Podkreślam, wybaczam swojej rodzinie, która mogła też się stać targetem poprzez to, co ja przeszłam, żeby pozbawić mnie, żeby uderzyć w mój czuły punkt. Oni to lubią, uderzać w czuły punkt kogoś, kto nacisnął, kto stąpnął im na piętę achillesową. Oni uwielbiają uderzać w czuły punkt kogoś, kto po prostu ich, zamiast ich ślepo akceptować, ich po prostu lepszymi ludźmi. Na przykład edukację na temat swojej roślinożernej natury biologicznej, na temat historii tego świata, na temat tego, co wykłada profesor Walter Weiss, czyli kultów secret societies, raz sekretnych. Tak więc życzę miłości, pokoju, bezpieczeństwa wszystkim drogim, bliskim, kochanym ludziom. Basiu, pozdrawiam moją rodzinę, której wybaczam, bo tego chciałaby moja mama. I kiedy niejednokrotnie śniła mi się w ostatnich miesiącach mama, dniach, to śniła mi się też rodzina i wiem, że wolą mojej mamy jest to, żebym przebaczyła, żeby życzyć im, życzyć pokoju, odrodzenia w prawdzie, w duchu. I tego życzę sobie i wszystkim, i wszystkim, i wszystkim w prawdzie, w duchu.
found. Możemy znów po raz kolejny się odnaleźć. If once in our life we lost hope, jeśli kiedykolwiek straciliśmy totalnie nadzieję, straciliśmy nadzieję. Jeśli kiedykolwiek we did wrong, czyli zrobiliśmy coś niewłaściwego, we can once again do it right. Możemy zrobić to powtórnie i zrobić to właściwie. If once in our life we lost hope, jeśli kiedykolwiek w życiu straciliśmy nadzieję, then we can look up into the light. Wtedy możemy spojrzeć prosto, wysoko w górę. If both cheated in a wild world, jeśli oboje byliśmy oszukani w tym szalonym, dzikim świecie, then both we get healed now in Christ. Wtedy oboje wciąż możemy się odnaleźć w Chrystusie. Wtedy znów możemy odnaleźć się w Chrystusie. W Chrystusowej prawdzie, miłości, droga, prawda, życie, prawda, sedno życia, charyzma ducha, odnowienie ducha w prawdzie. Zapraszam na premiery muzyczne. Życzę tego, co prawdziwie najlepsze. Wszystkim życzliwym osobom, ojcu, siostrom i ich bliskim, siostrzenicy, życzę tego, co prawdziwie najlepsze. Żebyśmy byli silni w duchu i w sercu. Dziękuję Basiu za wsparcie. Dziękuję Joanno za wspaniały e-mail. Dziękuję